21. To zamiarki, żeby się dalej ćwiczył. Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Kłajpedzie. Panie konsulu, jakie dobre wiatry pana tutaj przywiały? Przede wszystkim siatkówka. Na Litwie mamy koszykówkę, a to jest siatkówka. Ale abstrahując od tego, od pewnego czasu jestem właścicielem dwóch firm tutaj w Suwałkach. Jako na ryż często tutaj przyjeżdżam, a w związku z tym, że już byłem poprzednio już na jednym meczu, tak mi się spodobało, że postanowiłem zostać stałym kibicem Ślepska Suwałki. To meczu nie opuszczę. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Nie do...
nienawiści. I... Ale co się dzieje? Ta hala nie znosi ciszy! Siatkówkę? Tak, oczywiście gram w siatkówkę i grałam kiedyś w siatkówkę w lidze szkolnej. Ale i z jakimi rezultatami? Była pani mistrzynią Polski? Mistrzynią Polski nie byłam akurat w siatkówce, ale byliśmy w lidze wojewódzkiej i zdobyliśmy nawet raz trzecie miejsce. No to już jest ten, a teraz kibicuje pani Ślepskowi. To jest jakiś chyba ładny, dobry kawałek sportu, siatkówka dla nas tutaj. No ja jestem bardzo tutaj niezdumiona. Jak widać, kibice siatkówki są kibicami bardzo tutaj zaangażowanymi w to kibicowanie. Mało tego, stał się to sport, gdzie przychodzą całymi rodzinami, wspólnie spędzają czas i kibicują drużynie Ślepsk Suwałki. Rozumiem. To jest jednak chyba tutaj inna atmosfera niż w meczach piłkarskich. Tutaj jest więcej radości. Tak, rzeczywiście, ale myślę, że to też jest trochę związane z tym mniejszym dystansem do zawodników. Piłka nożna jednak powoduje ten duży dystans odległości boiska od kibiców. No i rzeczywiście też może nie ma tak wielu zwolenników, że można to rodzinnie przeżywać, chociaż ja uważam, że można. Wygra Ślepsk? Wygra Ślepsk, bo jak jestem, to wygrywa Ślepsk. Rozumiem, dziękuję. Thank you.
partii tego meczu. Jeszcze dwa. 20, 20.